Jak widzowie zostawią łapkę w górę, to będę kupował co odcinek i będę wkurzał tym szaka. On będzie gadał, że jest lepszy, a ja powiem, że nie jest lepszy, ponieważ nie jest lepszy, bo to jest lepszy Farel. Cia! I grappler! Jestem na dachu! Cześć, z tej strony Farel i witam wszystkich spoko loko widzów. Jest dzisiaj ze mną szaku. Siema, witam, spoko loko. I moi kochani, zostaliśmy niestety porwani z szakiem przez kosmitów. A kosmici chcą przeprowadzać na nas różne eksperymenty. Ja z szaku nie chcę oddawać swojej wątroby ani nerki dla jakiegoś kosmonauty. Ja jestem chętny. Kosmonauty! Dla ufolutka, więc moi kochani, jeżeli wierzycie w UFO, zostawcie łapeczkę w górę. Dobra widzowie, szaku teraz tego nie słyszy, a zobaczcie co ja robię. Zostawcie za to koniecznie łapeczkę w górę. Szaku! Co jest? Co jest? Patrz na mnie! Patrz na mnie! Zamieniłem się w zombie. Jakie zombie? Co, nie widzisz? Nie, co ty gadasz, stary? Nie mogę się ruszać. Halo? Co ty mówisz? U mnie jest normalnie. Halo? 200 Robuxów oddawać? Stary, jaki skam! No zmieniły mi się ręce na zielone, miałem zarażać ludzi będąc zombie, a to nie działa. Stary, u mnie jesteś giga normalny i nic się nie dzieje. Enter. Wszystko wciskam naraz, to się da. Jaki skam i ty wydałeś Robuxy? Widzowie, zostawcie łapkę pocieszenia, bo to tak być nie może! Ja chciałem fajny kontencik zrobić, a oni oszukali. Ale żeś odwalił. Czekaj, dam reset charakter. Leave. Ale dobra. Ja ci tyle razy tłumaczyłem, nie kupuj byle czego. Teraz chodzę, zmieniam się w zombie i patrz, i staję w miejscu. Widzowie, nie kupujcie takich rzeczy, bo to naprawdę oszustwo. Tragedia, może w późniejszym etapie gry ci się odblokuje. No sprawdzimy, sprawdzimy. No ale niestety, lecimy teraz. Lecimy, let's go. Taki smutny począteczek. Let's go, okay. Minut 200 Robuxów na start, alieny cię okradły, haha. No właśnie, tak to jest z tymi ufolutkami. Okej. Okay. Ale dziwna mapa! Sekcja 4. Wow, 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 wow. Sekcja 4. Tu jest wentyl, tu jest wentyl. Tak jest, widzę. Hop. Okay. Wentyl. Wentylek. Dobra. Wentylek. Hop, hop. Hopsa, hopsa. Niby lawa, niby lawa. Ej, patrz, tu jest gracz! Zmień się i go zaraź! O, zabiłem ją. Ej, znikł. Nie, to akurat taki fart był stary, rozumiesz to? Ja pierdzielę, myślałem, że działa. Ja też myślałem, że działa. No to lipa. Ale lipę odwalili, dobra, ale jestem dalej. Okej, Maze jest teraz. Labirynt, o cię kręca. Ej, coś słyszę. Stary alien! Ej, bez kitu, jest tu alien, alien! Dawaj, 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 to jest ten. Ej, drugi alien! Ksenomorf to jest! Stary, jest dużo alienów, proszę, proszę, nie, ugryź mnie. Straciłem pół życia. Lewo. Jest tu w prawo, dawaj, chodź. Zmieniam się w zombiaka. Udało się. A nie zabija mnie. Aj, jednak zabił, najgorzej. Dobra, jestem stary, udało się dobiec. Siemanko, o co tu stary chodzi? Nie mam pojęcia. Wow, te kostki są ruchome. Hop. No tak, no hop. Stary, to widać jak się ruszają. Skinąłem. Spadłeś. Chcesz kupić zombiaka, już kupiłem, nie dzięki. Czy chcesz kupić? Może musisz kupić jeszcze raz, żeby to zaczęło działać, stary. Ja im dam jeszcze raz. To jest wielka kostka, w ogóle się rozejrzy po terenie, to jest jedna gigantyczna kostka. Ale kosmici są dziwni. Wiesz czym różnią się kosmici od ludzi? No, kolorem? Nie mają tyłków. Naprawdę? No, gdzieś to kiedyś czytałem w jakimś dokumencie. Kosmici nie mają dupy. Nie ma opcji, hop! Hop! Dobrze! Udało się, let's... Hop! Let's go! Nie, udało się, ale zmyłka! Ostrze wiatru, nie? Ja się nie dam oszukać jak Krystian. Dawaj, szaczku, bo ty z tego statku kosmicznego nie uciekniesz. Ale ty nie bądź taki cwany, bo ja po prostu na ciebie czekam zawsze. Dlatego to tak wolno idzie. Ale takie głupoty gadasz. To zobaczymy. O! Stary ksenomorf! Tak, ksenomorf! Nie wymyślaj. Wow, mezomorf! No nie, no czemu ginę na takich głupich, prostych rzeczach? O ja pierdziu. Dobra. To pieski. O fuj, znowu gluty, za tobie. Nere! Uciekłem im. Ja nie, mnie gonią. Małe łajzy, małe kameleony. Jestem, uwaga! Siemanko. Siema, znowu się w zombiaka zmieniłem, ale... to no nic nie dało. Jesteś sztywny. Jestem sztywniutki, chyba że o to chodziło w tym. Sztywniutki, króciutki. Ej, w prawo albo w lewo, ja idę w lewo. Okej, ja nie wiem. Pierdziu. Nie ma tam tego czerwonego. A, czerwonego. No co jest? Myślałem, dobra, że po prostu jest losowość, wiesz? Stary, ja zaraz się dogadam z kosmitami, cię tu zostawię i tak się skończy twoja kariera. Stary, jak ja zaraz wezmę coś znowu ze sklepu, zobaczmy tutaj ceny różnych rzeczy. Co, kupisz znowu coś, co nie działa?
Jak widzowie zostawią łapkę w górę, to będę kupował co odcinek i będę wkurzał tym szaka. On będzie gadał, że jest lepszy, a ja powiem, że nie jest lepszy, ponieważ nie jest lepszy, bo to jest lepszy Farel. Cia! I grappler! I jestem no na nie! dachu! No co ty... Naprawdę no teraz to trzeba łapkę w górę zostawić. Widzicie, gdzie ja jestem, gościu? Zobacz! Ja, popatrz w górę! Ty już wyszedłeś. Ja już jestem w kosmosie! Zobaczmy, co się dzieje na zewnątrz! Ej, ty naprawdę wyszedłeś już! Nie, no sta... Ja pierdziem. Ciu! Grappler! O! Zginąłem! Też zginąłem. Ej, pajczynę można kupić. Grappler jest mocny, ponieważ pa... Ciu! Przyciąga cię i tam jesteś w tym miejscu. Ciu! Jestem! Aha, teraz aż wyszedłem za ścianę. Ktoś, kto buduje takie... Okej, okay, jakieś grapplery, pierdoły, ułatwienia niby w tej gierce, one wcale nie ułatwiają nam życia, tylko no nie, utrudniają. Wcale. Tak, ale ci ciężko tam było się dostać, nie? Mega ciężko. Jak tam ciężko? Mega leciutko, leciutko idzie. Patrz, widzisz, już jestem. Jest przyjemnie, naprawdę się dobrze bawię, stary, jak masz grappler w ręce, jest super. Może ty, weź se helikopter i sobie w ogóle na ziemię poleć, to będzie najlepsze, zostaw mnie. Nie, nie, nie. A wy widzowie, pamiętajcie, że możecie kupować koszulki w naszym sklepiku z joystickiem. Dzięki temu zdobywamy robuxy i kupujemy dziwne bronie. Tak, i później on mnie denerwuje tymi dziwnymi broniami. Jest tak, super, jest. Naprawdę jest mega. Jak chcecie dołączyć do ekipki świrków, no to wbijajcie. Dobra, szaku. Puu, grappler! Jestem z drugiej strony. Puu, grappler! Tu jest. Puu! Przeciągnij się przez tą ścianę. Żebyś ty się nie zmęczył, robiąc te wszystkie tutaj skoki. Jezu, jakie to jest piękne. Nie, to nie jest w ogóle piękne. Ja uważam, że... A, dobra, mam nadzieję, że kosmici zweryfikują to później. Ja już widzę statek UFO, który będziemy uciekali. Ale mnie wkurzasz, nie? Naprawdę. Ja dalej się męczę w kanalizacji. Idź sobie, leć już. Ja nie chcę nic z tobą mieć wspólnego. Leć, leć sobie. Ja zostanę z kosmitami, oni chociaż są uczciwi. Jak mówią, że mnie zabiją, to mnie zabiją. Dobra, jestem! I co? Dobry jesteś w tę kanalizację. Gdzie o, kurde. Ten statek, który widziałeś? Sprawdź wzór. To jest oczywiste przecież. Że sprawdzasz wzór? Aha. A ja tu mam jakieś podpowiedź. Niebieskie, niebieskie, niebieskie. Pyk. Dobra, mój grappler stary jednak się nie łapie. Tam, gdzie powinien. Dobra, jestem. Nie wiem, czy to o to chodzi. Ja postaram dobra, się jest. Górą przejść. Przeżyłem. Ja przechodzę górą. A! Przeskakuję jakieś dziwne rzeczy. Stary, jesteś oszustem zwykłym. Puu! Jestem. A przyszedłeś już te takie linie niebieskie? Jakie linie niebieskie? Nie, stary, jestem za tobą, bo ja chciałem troszeczkę mniej oszukiwać. Aha, ja już przecież ty, stary, jesteś giga, giga daleko i mówię, nigdzie cię nie widzę. Dobra. A no, jestem już radzisz. Tu, przy tobie. Jest jakaś... Oha! Takie linie, ciekawe te linie. Nie, dobra, weź już przestań udawać, że skocz tutaj do góry, tak? Dobra, to wskakuję, wiemy, stary. Co potrafisz, wiemy, co potrafisz. Zwłaszcza, że już jestem tutaj, to też możesz. Opsa. Jeżeli, moi drodzy, naprawi się ten zombiak kiedyś, albo znacie sposób na naprawienie tego zombiaka, no to dajcie znać w komentarzu. Nagramy odcinek, żeby delatał i zarażał wszystkich. Tak, i mnie, i będzie na pewno Ciu! Super, będzie mega zabawa. No. Ciu! O kurde, jednak gdzieś mnie teleportowało na... Ej, ten grapper jest tak na dobrą sprawę, jest do dupy stary, bo jest ty nigdy nie uciekniesz. Jest strasznie zbugowany, dobra. Bo cię za mapę wyrzuca. Dobra, goście, jak ja już idę do przodu. Hej, mam pomysł, stary, bo tu są statki obok, to jest lotnisko do ucieczki. Ty możesz tutaj po prostu przelecieć przez ścianę. Ja już to właśnie zrobiłem, jestem przy statkach. Gdzie? Pomachaj mi. No stary, ja już normalnie stoję przy statku. Idę nacisnąć przycisk awaryjny. Dobra, ja jadę windą na dół, bo się z tobą nie da, naprawdę. Dobra, wywaliło mnie znowu gdzieś na dach. Naprawdę ty się tak zgubiłeś? Ha! Dobra, widzowie, ja sobie to przychodzę po prostu na spokojnie, bo ta łajza mnie zostawiła. Laserki. No i umieram. No właśnie tak jest, jak się nie ma grapplera, człowiek umiera. Trzeba było sobie kupić grapplera, to by człowiek nie umierał. O tych laserkach mówisz? Gdzie ty jesteś, gościu? Nie, 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 tu jeszcze niżej, tu widą trzeba zjechać. Ciu! Okej, zginąłem. A, tak. Widzę cię, siema! Nie widzisz, rozsypałem się. No ja pierdzielę, nie da się tego przeskoczyć. Minigun! O! Dobra, chodź z tym grapplerem. Zaraz coś pokażę. Grapplerem. No kurde, nie wiem tego mówić. Grapplerem, grapplerem, no. Jeżeli wytrwaliście tego momentu, napiszcie w komentarzu Grappler Power! Rrrr, moc! I później to przeczytajcie. Stary, no nie mogę tego przejść i ty też tego nie przejdziesz, bo ty nie użyjesz swojego grapplera. Stary, ja już jestem z grapplerem za daleko. Dobra.
Hopsa! Nie mogę na ciebie patrzeć, nie mogę na ciebie patrzeć, bo od razu w lasery wpadam. Hopsa! Dlaczego tamtędy wybrałeś drogę? No bo właśnie tamtędy trzeba przejść. No kurde! Dobra, faktycznie. Jak ty, powiedz mi, się dostałeś tutaj, gdzie jesteś? Jakim cudem? Po dachu, jak prawdziwy ufoludek. No nie mogę przejść, ja tego nigdy nie przejdę. Dobra, dam radę. Hop! Hop, jest, let's... Ja pierdziele, jeszcze tutaj. Ja pierdziele, nie, i od nowa, nie. Co wie? A, na tych mrugających padłeś? Tak. One są mocne, co? Niesamowity jest ten świat, naprawdę. Szako, musisz bardzo blisko ściany, aż jakbyś chciał swoją postacią rysować po ścianie, wtedy ona wysoko nie podskoczy. Jakbyś chciał się sklino... Dobra. Żart? Ja się nie nadaję do tego po prostu w takim razie. Ciu! Dobra, udało się. Hop, jest, udało się. Let's go, teraz tylko to. Let's go, jestem! Tak, siema! Jest! Elo! Jest i statek kosmiczny. No nie, no i są falutki. Ja pierdziele, ciągle jest pod górkę. Chodź, tutaj jest przycisk jakiś. Daj mi ten grappler, proszę, daj mi grappler! Nie wiem, jak go wyrzucić. Ja nie mogę tu wcisnąć przycisku. Zjedzą mnie. Są tu potworki? Przyciskiem klikasz po prostu myszką. A, dalej mnie gonią. Aha, statek jest faktycznie jakby niewidzialny. Chyba grapplerem chciałem go klikać. Aha, no to fajnie, żeś zrobił. Tu jest kolejny przycisk, idę go kliknąć. Też idę, przyciągam się, widzisz? Nie mogę na ciebie patrzeć, naprawdę, zejdź mi z oczu! Przycisk! Spider-Man się znalazł. Enter! Spider-Farrel! Co się dzieje? Brama się otworzyła, po prawej. Idę, no stary, to ciebie nie gonią, a mnie goni 5 małych alienów. Szczerze powiedziawszy, widzowie, zepsułem sobie grę tym grapplerem. Naprawdę, i za to jeszcze zapłaciłem. Ha! Mnie dalej, patrz, jestem na dachu, widzisz to? Kasiu! Nie ma! Co? Nie, ja już wolę iść tutaj do UFO. Hop, weźcie mnie, zabierzcie od niego. Co teraz? Lecimy na inną planetę. Czekaj. No i nie, no i co się stało? Ja pierdziu! Wkręciło mnie w silnik, stary. Jak cię wkręciło w silnik? Zobaczysz. Jak będziesz montował. Ej, a co żeś kliknął? Grapplerem. Aha, no i dobra, to jest po prostu wyjście. Tak jest, Szaku, w tym miejscu kończy się nasza przygoda. Teraz my jesteśmy ufolutkami i uciekamy z potkiem latającym z tego świata. Jeżeli wam się podobało, stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu Grappler Power. Trzymajcie się, hej!